Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i pokażę Ci wypisywanie zwolnienia lekarskiego poprzez system ZUS. Oczywiście zalogować się trzeba, wpisujesz swój identyfikator i hasło. Logowanko chwilę trwa, ale w końcu jesteś w panelu lekarza. Po lewej stronie masz różne opcje, które sobie możesz przeczytać pod kursorem. Natomiast ja przechodzę do zakładki lekarz i potem do wystawiania zwolnień. Opcji masz bardzo dużo, ZUS, KRUS, a nawet teoretycznie możesz wystawić za granicę. Mówię teoretycznie, bo nie akceptuję PESEL-u polskiego czy polskiego NIP-u. Idziemy dalej, uzupełniam dane personalne, oczywiście troszkę to trwa. Wyszukuję pacjenta. PESEL, jak nie wkleisz, to trwa. Wybierasz adres pobytu, może być domyślny lub jakikolwiek inny. I co tam dalej? I niestety musimy dodać NIP firmy. W tym przypadku zrobię to ręcznie, ale w większości przypadków będzie jakiś NIP nadany Ci przez ZUS i niestety możemy tutaj się jeszcze cofnąć, jak coś jakąś chcesz zrobić poprawkę, ale możesz też zrezygnować ze zwolnienia. Dodam teraz płatnika składek, czyli swoją skromną firmę. Jak powiedziałem, wchodzi tylko polski NIP i tej sztuczki używam, jak wystawiam Polakom za granicę, prawda? Klikać zawsze łatwiej niż pisać, zatwierdzamy. Jest opcja tutaj dla zwolnienia po ustaniu zatrudnienia i w końcu wystawiam to zwolnienie. Masz sprytny kalendarzyk, oczywiście numer choroby, jakiś tam sobie wpisujemy, kody i zalecenia lekarskie, powinien leżeć. Tutaj możesz sobie sprawdzić zaświadczenia czy zwolnienia od innych lekarzy. Idziemy dalej. Widzisz, co tutaj wymęczyłeś i w końcu utwórz, tworzę zwolnienie, tylko autoryzacja jeszcze. Ja to robię przez profil zaufany, kod autoryzacyjny idzie na maila, także jeszcze raz muszę przejść do swojego maila, oczywiście prosta sprawa, kopiuj, wklej, autoryzuj. I tak wygląda końcowy ekran. To zwolnienie trafiło w końcu do ZUS-u i do pracodawcy. Możesz sobie to zwolnienie podglądnąć, jak to robię w tej chwili. Możesz wydrukować. Niestety zwróć uwagę na blokadę okien, na przykład Firefox czasami to robi, czyli odblokuj okna i jeszcze raz wygląd, no i zamykam, bo i po co mi tutaj więcej coś robić. Także w ten sposób wystawiłem zwolnienie, trwa to około 3-4 minut, w zależności jak Ci sprawnie pójdzie.